Ma zaledwie 19 lat, jest pilotką i chce samotnie oblecieć świat. Zara Rutherford. Jeśli tego dokona, będzie najmłodszą kobietą w historii, która się tego podjęła. Na początku była to chęć przeżycia przygody. Chciałam zrobić coś szalonego, co zmieniłoby moje życie. Potem zdałam sobie sprawę, że mogę zwrócić na siebie większą uwagę mediów niż myślałam. Pomyślałam więc, że spróbuję to wykorzystać i mam nadzieję, że zachęcę dziewczyny do zajęcia się lotnictwem i naukami ścisłymi, technologią, inżynierią, matematyką. Zara Rutherford jest teraz w drodze, sama filmując część swojej podróży. Leciała już nad Atlantykiem. Kilka dni wcześniej, na etapie podróży na Grenlandię, sprawy po raz pierwszy przybrały niebezpieczny obrót. Początek drogi był w porządku, nagle chmury zaczęły się obniżać. W pewnym momencie byłam chyba ledwie 600 stóp nad oceanem. To było dość przerażające, ale jeszcze nie było źle. I wtedy, pół godziny po rozpoczęciu podróży, straciłam kontakt radiowy. Przez 2 godziny nie mogłam z nikim rozmawiać. Nikt nie wiedział, gdzie jestem, poza oczywiście trackerem, który można znaleźć na mojej stronie internetowej. To było ekscytujące. A teraz jestem na Grenlandii i to jest absolutnie oszałamiające. Trasa lotu prowadzi z Europy przez Grenlandię do Ameryki Północnej, następnie przez Amerykę Środkową i USA na Alaskę, stamtąd przez Rosję do Chin, Indonezji, Indii, na Bliski Wschód i z powrotem do Europy. Podróż potrwa około 3 miesięcy i ma swoje pułapki. Myślę, że szczególnie w takich miejscach jak północna Rosja, Pacyfik, Atlantyk, tam nie ma zbyt wielu mieszkańców. Na Atlantyku czy na Pacyfiku nie ma nikogo, więc jeśli coś by się stało i akurat tam miałoby się wydarzyć coś złego, to byłoby to prawdopodobnie moje największe wyzwanie. Zara Rutherford mieszka wraz z rodziną w Belgii. Naukę latania rozpoczęła w wieku 14 lat. Jej rodzice są pilotami. Zabierali ją do samolotów już jako małe dziecko. W 2009 roku odważyli się na przygodę i wraz z dziećmi przelecieli nad Mozambikiem. Zara wychowywała się na lataniu. Rodzice wspierają jej marzenie o locie dookoła świata, nawet jeśli czasami jest to dla nich trudne. Naprawdę wierzę, że moją rolą jest pozwolić dzieciom rozwinąć skrzydła i latać. Niezależnie od tego, czy ja to akceptuję, czy nie. Jeśli podetnę im skrzydła, będzie to miało naprawdę zły wpływ na resztę ich życia. Dlatego naprawdę nie chcę tego robić. Nie chcę być taką osobą. Sierpień 2021. Belgia, tuż przed startem. Ultralekki samolot zabierze Zarę w podróż dookoła świata. Maksymalna prędkość 300 km na godzinę. W planie lotu 90 przystanków. Przygodę ambitnej pilotki wspierają sponsorzy.